Cześć moi kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was w końcu haul z Tajlandii. Słuchajcie, ja zazwyczaj jak jestem na urlopie, to nie przywożę dużo rzeczy. Nie popadam w taki urlopowy shopping, z tego względu, że potem jest naprawdę ciężko się z tym wszystkim zabrać. Tym razem standardowo również nie szalałam zakupami, ale mimo wszystko znalazłam parę perełek i jeżeli Was ciekawi, co takiego kupiłam, to zapraszam serdecznie do oglądania. I zacznę, słuchajcie, może od kosmetyków. Kosmetyków, które zakupiłam na lotnisku. Już Wam w sumie pokazywałam parę tych rzeczy we vlogu, no ale może nie wszyscy oglądali vloga, nie wszyscy widzieli, także pokażę tutaj od nowa w holu. Także tak, pierwszy zakup, zacznę tutaj od perfum, to moje ukochane, uwielbiane perfumy Chloe. Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że mam bzika na punkcie tych perfum. Jest to taki mój idealny zapach i powiem Wam, że zawsze jak jestem wypsikana tym perfumem, to zawsze dostaję komplement. Także coś w tym musi być. Tutaj mamy 75 ml, buteleczka przepiękna z kokardką. Proszę bardzo. I słuchajcie, na lotnisku była akurat akcja, jeżeli kupiliśmy 3 rzeczy, to dostaliśmy na całe zakupy rabat 35%, także naprawdę dużo tutaj zaoszczędziliśmy. Dodatkowo kupiłam krem do rąk L'Occitane z 25% zawartością masła Shea, czy też Shea, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Tutaj niestety wszystkie opakowania są też nieco zdewastowane po podróży. Jeszcze słuchajcie, nie używałam, bo czekałam aż nagram ten filmik, wszystko leżało tutaj w siatce, także cieszę się, że po tym filmiku w końcu mogę zacząć używać moje produkty. Tutaj mamy, słuchajcie, 150 ml, krem przeznaczony jest do bardzo suchej skóry, czyli do mojej. I powiem Wam, że używałam go podczas urlopu i naprawdę bardzo dobrze się sprawdził. Bardzo byłam z niego zadowolona, jestem z niego zadowolona. Tubeczka jest również przeurocza, taka bardzo elegancka, delikatna. Tubka jest ogromna, także starczy mi na bardzo długi czas. Jak się skończy, to wydaje mi się, że do niego wrócę, ponieważ naprawdę zakochałam się. Także krem do rąk. I kolejny produkt to Batastic Lip Treatment SPF 25 z Kielsa. Są to takie Batastic, które często możemy zobaczyć na Instagramie, bardzo teraz popularne. Tak wygląda opakowanie, ja mam go w kolorze Simply Rose i powiem Wam, że jest tutaj dosyć dużo tego produktu, aż 4 gramy. Jest to taka dosyć spora pomadka. O! Proszę bardzo. Jak widzicie, kolor tutaj, ciężko się to otwiera, jest dosyć intensywny, czerwony, ale jak to się nałoży na usta, kolorek jest taki naprawdę bardzo delikatny, różowy, bardzo ładny. Ja już Wam mówiłam tutaj we vlogu, że jak to się nakłada na usta, to się ma wrażenie, że się właśnie mazie takim masełkiem, także nie bez powodu nazwali te produkty Batastic. Bardzo jest to przyjemne, bardzo nawilżające i bardzo ładnie prezentuje się na ustach, także jestem również bardzo zadowolona z tego produktu. I teraz, moi drodzy, mam zakup, z którego najbardziej się cieszę. Są to znowu perfumy. Tym razem kupiłam je w drodze powrotnej, na lotnisku. Widziałam je już, jak lecieliśmy do Tajlandii i tak się zastanawiałam, czy je kupić. W końcu zdecydowałam się właśnie tylko na to Chloe, ale przez cały urlop chodziły mi te perfumy po głowie, no i musiałam je kupić. Mowa tutaj, słuchajcie, o przepięknych perfumach Good Girl Carolina Herrera. Jeżeli tak to się wymawia, wydaje mi się, że tak. Ta-da! Wydaje mi się, że jeżeli śledzicie od czasu do czasu Instagram, tam różne, wiecie, beauty zdjęcia, to na pewno już Wam się te perfumy gdzieś tam przewinęły. Są to perfumy w przepięknym flakoniku. Wygląda tak. To po prostu cudo. Chyba Oleska pokazywała już te perfumy. W ogóle sporo osób już je ma, jak zwykle jestem w tyle. To po prostu przepiękny, przeseksowny flakonik. Jak to przepięknie wygląda, słuchajcie, w łazience, na półeczce. No po prostu cudo. Ja tutaj mam akurat ile mililitrów? Coś nie mogę znaleźć, słuchajcie. Ale chyba 80... No patrzcie, nie mogę znaleźć, chyba jestem ślepa. O, mam, no, 80 ml tutaj aż jest. I powiem Wam, słuchajcie, że jestem trochę na siebie zła, bo jak lecieliśmy do Tajlandii, to perfumy te występowały w wersji limitowanej. Opakowanie było jeszcze piękniejsze, było całe pokryte brykatem, mieniące, cudowne. No i słuchajcie, zastanawiałam się wtedy, nie wzięłam tych perfum, jak już wracaliśmy właśnie do Niemiec, to wersja limitowana była oczywiście wyprzedana, także musiałam kupić tą standardową, ale nieważne. I tak są przepiękne i słuchajcie, nie tylko opakowanie jest piękne, zapach jest również cudowny. Aż się, słuchajcie, psiknę, bo jeszcze dzisiaj niczym nie psikałam.
No cudowny zapach, przeseksowny. Jak je powąchałam właśnie w drogerii, to od razu pomyślałam, to jest zapach seksownej kobiety. Idealny zapach na aromatyczny wieczór. Przepiękny. W sumie ja jestem osobą, która preferuje zapachy świeże, typu właśnie Chloe. To jest zapach taki mocniejszy, ale przepiękny. Jest słodki, ale nie za słodki. Ja w ogóle nie potrafię opisywać zapachów, także jeżeli będziecie te perfumy gdzieś widzieć, to koniecznie powąchajcie. One w ogóle nie są dostępne w Niemczech. Nie wiem, czy są dostępne w Polsce, dajcie mi znać, ale chyba nie, jeżeli w Niemczech nie są dostępne. Moja koleżanka właśnie zakochała się w tych perfumach, jakie je pokazałam i niestety nie mogła ich nigdzie dostać tutaj w Niemczech, także cieszę się bardzo, że je dorwałam. Proszę bardzo, jeszcze raz. Girl Carolina Herrera, przepiękne. Także perfumy i co? To wszystko, jeżeli chodzi o zakupy lotniskowe. Mam tutaj jeszcze jeden kosmetyk, który zakupiłam już w Tajlandii, bo akurat balsam do ciała nam się skończył. Jest to taki przeuroczy balsam do ciała z pompeczką, z krówką. Mleczny balsam do ciała Milk Body Lotion. To jest Le Skin firma. Nie wiem. Nie znam, w każdym razie było bardzo, bardzo dużo tych produktów w Tajlandii. Właśnie z tej serii były kremy do twarzy, maseczki do twarzy rozjaśniające, kremy do rąk, masła do ciała i powiem Wam, że bardzo mi się właśnie ta wersja spodobała. Chciałam kupić więcej produktów, ale jako, że kosmetyki to są bardzo ciężkie, no nie zabrałabym się z tym, także musiałam się tutaj zadowolić takim oto przeuroczym balsamem. Produkt ten ma konsystencję takiego lekkiego mleczka, które bardzo szybko się wchłania. Czego ja może nie do końca preferuję, ponieważ ja lubię produkty do ciała takie troszeczkę gęstsze, tłustsze, ale właśnie w tropikach, w Tajlandii produkt ten doskonale się sprawdził, ponieważ nie kleił się, od razu się wchłaniał, także rewelacja. A i tutaj mam, słuchajcie, jeszcze jeden kosmetyk, o którym zapomniałam. Jest to takie urocze kokosowe mydełko. Zobaczcie, kokosik ręcznie robiony, jest tutaj napisane, nie pamiętam, gdzie my to kupiliśmy, nie wiem. Ale jako fanka kokosa musiałam to wziąć. Ok, moi drodzy, teraz przechodzimy do ubrań, dodatków. Nie ma tego dużo. Kupiłam sobie, słuchajcie, taki oto przeuroczy szal. Wiem, że nie każdemu się spodoba. Ja się zakochałam. Złoto-czerń, rewelacja. Wydaje mi się, że wygląda bardzo elegancko. Do jakiegoś prostego, czarnego outfitu. No super. Teraz Wam w ogóle wstawię krótki filmik, jak to się prezentuje na ciele, na szyi. Powiem Wam, że szal jest bardzo dobrze wykonany. Bardzo porządnie jest to zrobione. Jest bardzo milutki, przyjemny i przepiękny. I zapłaciłam za niego jakieś grosze na bazarku. Także tak. Taki oto szal. Na bazarku tajlandzkim zakupiłam sobie jeszcze coś bardzo wyjątkowego. Teraz jak Wam pokażę tutaj w kamerze, to wygląda to jak wielka płachta. Nie wiadomo, czy to szal, czy to suknia, czy co to. Słuchajcie, są to spodnie. Zaraz Wam również zaprezentuję, jak to się zakłada, jak to wygląda. Widziałam to na manekinie i naprawdę bardzo mi się spodobało, ponieważ jest to coś nietuzinkowego, ciekawego. Tutaj nikt czegoś takiego nie ma. Wygląda naprawdę bardzo elegancko, do jakiejś prostej czarnej bluzeczki, czarnych szpileczek. No po prostu elegancja Francja. Materiał jest również przepiękny, przemiły. Naprawdę bardzo elegancko, ładnie jest to uszyte, także zobaczcie sami, jak to wygląda na ciele. Ja się, słuchajcie, zakochałam i kosztowało naprawdę grosze. Good Girl, dostałam jeszcze tutaj, proszę bardzo, taką chustę. Chusta jest bardzo ładna, ciekawa, ale kolor niestety nie mój, bo ja pomarańczu niezbyt lubię. Ale moja teściowa lubi bardzo kolor pomarańczowy, także może ona dostanie ten szal ode mnie. Także proszę bardzo, chusta jest. I tutaj słuchajcie, przeuroczy zakup. Zakupiono również na tajlandzkim bazarku. Jest to obudowa na telefon, która wygląda tak. Myszką Miki. No zobaczcie, nie mogłam się jej oprzeć. Tutaj jeszcze Wam pokażę z przodu. Ta-da!
Jak widzicie, jest to azjatycka myszka Nitki, tutaj ze skośnymi oczami. No przeuroczo to wygląda i nie pamiętam, ile to kosztowało, ale w każdym razie dużo, dużo taniej tutaj w sklepach czy w internecie, także super. I kolejna rzecz zakupiona na bazarku to taki oto przeuroczy choker. Zobaczcie, to wygląda jak pasek do spodni, ale jest to choker. Śmieszne, prawda? On nie był jakiś bardzo tani, kosztował chyba 6 euro z tego co pamiętam, ale bardzo mi się spodobał. Jest to coś takiego innego, jeszcze u nikogo takiego chokera nie widziałam. Wiecie, można sobie ubrać jakąś prostą, czarną sukieneczkę tego chokera i mamy wspaniały, lekko rokowy strój. Także ten oto choker skradł moje serce. I tutaj już mam rzeczy takie typowo pamiątkowe. Już mam jakąś biżuterię. Czekajcie, w ogóle jestem niezorganizowana jak zwykle. Okej. Biżuteria zakupiona na bazarku. Jak jestem na urlopie właśnie w tropikach, to kupuję sobie zawsze jakąś tam tropikalną, plażową biżuterię, ponieważ nie chcę nosić złota na plaży. I tam zakupiłam sobie taką uroczą bransoletkę ze słonikami. Proszę bardzo, to są złote słoniki i słoniki zrobione jakby z marmuru. Taka brzęcząca. I do tego mam również naszyjnik, który bardzo często nosiłam właśnie na plaży. Także taka oto pamiątkowa biżuteria. I tutaj słuchajcie, magnesy. Magnesy zawsze kupujemy podczas każdego urlopu, ponieważ zbieramy je. Nasza rodzina je zbiera, także kupiliśmy dla siebie, kupiliśmy dla rodziny. I tak, pierwszy magnes ze słonikiem z napisem Thailand. Przeuroczy. Kolejny magnes Kopipi. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze dwa magnesy, oczywiście wszystkie nie są dla nas. Musimy jeszcze porozdawać. Takie o. Co tutaj mamy? Tutaj mamy Kopipi, na obrazku jest Maya Day i tutaj mamy Kopipi. Tak. I oczywiście z Tajlandii musieliśmy przywieźć słonika na szczęście. Ten nam się tak bardzo spodobał, ponieważ ma przesympatyczną buźkę, no zobaczcie. Także taki nasz oto talizman szczęścia. Słonik. Okej, moi drodzy, i słuchajcie, znowu zapomniałam, że kupiłam jeszcze okulary. Jak widzicie, jestem zawsze super zorganizowana. Okulary przeciwsłoneczne to również zakup bardzo częsty podczas moich urlopów. Uwielbiam okulary i mój partner uwielbia okulary, także często wynajduję mi przeróżne przedziwaczne modele, ponieważ takie lubię najbardziej. I słuchajcie, pierwsze okulary kupił mi właśnie mój partner. One wyglądają tak, tylko się nie śmiejcie. Ta-da! Hello! Słuchajcie, powiem Wam, że te okulary wcale nie są najgorsze, ponieważ już sobie wymyśliłam outfit. Całe na biało, biała suknia, czy jakaś tam zwiewna bluzeczka i te okulary, i po prostu wygląda się jak grecka bogini słońca. Prawda? Także takie okulary. Kolejne okulary, takie nieco bardziej rockowe, wyglądają tak. Wszystkie oczywiście kupione na tajlandzkim bazarku. Też Wam przymierzę, również czadowe, bardzo mi się spodobały. Również Markus mnie wynalazł, proszę bardzo. Kolejne okulary, które wynalazłam sama, już je widzieliście na każdym z moich vlogów, bo bardzo często je nosiłam, są troszeczkę ubrudzone. Takie kocie okulary, również bardzo, bardzo ciekawe. A przymierzę jeszcze, a co? Zobaczcie. Takie okulary. I jeszcze jeden model, który wygląda tak. To są Markusa okulary, słuchajcie, ale my się wymieniamy. To znaczy ja się wymieniam z nim. Też również bardzo fajne, takie stylowe, lekko rockowe, no rewelacje. Także zapas okularów mam najbliższe 2 lata. I tak, to już chyba wszystko, niczego nie zapomniałam. To były moje zakupy z Tajlandii. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. Wybaczcie mi jak zwykle tutaj chaos i nieskoncentrowanie w filmach, ale wydaje mi się, że jeżeli mnie dłużej oglądacie, to już mnie znacie i Wam to nie przeszkadza. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!